Radio Kot. Garażowe Radio Radzyń. Znajdziesz nas na Facebooku i posłuchasz na platformie YouTube. Zapraszam, Paweł Kot. Przechodzimy do słowa Podlasia, wydanie radzyńskie. I tutaj na pierwszej stronie temat nieco inny, ale też bardzo ważny, o którym już rozmawialiśmy kilkukrotnie na antenie naszego radia. Wspominaliśmy o tym temacie w przeglądach prasy, czyli temat śmieci ciąg dalszy. Nie mniej ważny, ponieważ dotyczący nas wszystkich i jak sądzę, finansowo także odbije się na wszystkich mieszkańcach powiatu radzyńskiego. Tytuł głosi: będą kontrole śmietników, policja w pogotowiu, a na tle śmieci dumna postawa naszego włodarza, który mówi, tutaj cytat, on jest troszeczkę wyrywany z artykułu, do którego zachęcam. Tu nie chodzi o donosicielstwo, ale pilnowanie naszych wspólnych interesów, działanie na rzecz dobra wspólnoty. Jak zwykle wszystko dla naszego dobra, jak nie kijem, to pałą. Zachęcam, temat tytułowy słowa Podlasia. Oprócz tego mamy także inne tematy, nie mniej pewnie ważne dla poszczególnych regionów. W nagłówku jest małe wspomnienie o tym, że mamy nową karetkę w Radzyniu Podlaskim. Poczytać o tym można na stronie 7. Są też dwa artykuły, które dotyczą gminy Konkolewnica. Jedna sprawa, która jest poruszona, to zamknięcie szkoły w Grabowcu. No to temat bardzo trudny dla radnych i oczywiście dla samych mieszkańców. Jest też temat budżetu, jak to z początkiem roku, który nie satysfakcjonuje radnych w gminie Konkolewnica. Czyli rodzice pytają, co dalej ze szkołą. Pani Anna Mróz, wójt gminy Konkolewnica, obiecała, że żadnej szkoły nie zamknie, a tymczasem jest problem ze szkołą w Grabowcu. O tym Państwo przeczytacie na stronie 8. Na stronie 8 także wspomina się w krótkim artykule o tym, że gmina się rewitalizuje. Jaka gmina? Otóż gmina Borki. Tuż przed świętami władze samorządu podpisały 3 umowy na kwotę 1,5 miliona złotych, które rozpoczynają realizację projektu Nowa odsłona gminy Borki – rewitalizacja. Strona 8, słowa Podlasia. Zachęcam do lektury. Zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym przeczytacie Państwo na stronie 12, słowa Podlasia. I na stronie 13 wspomniany temat główny, czyli temat śmieci, kontroli śmietników i o tym, że policja będzie ścigać wszystkich tych, którzy te śmieci będą wyrzucać poza pojemniki, czyli mam tutaj na myśli przydrożne rowy, lasy, etc., czy spalanie tych śmieci w piecu. Temat kontrowersyjny, burzliwy, na pewno rozwojowy. Zachęcam do lektury. Strona 13, słowo Podlasia. Zbliżają się ferie w naszym województwie i już od 13 stycznia i potrwają aż do 26 stycznia. W związku z tym na stronie 18 i 19 słowa Podlasia możecie Państwo znaleźć rozkład jazdy, tak to nazwałem, czyli ferie w poszczególnych gminach, w poszczególnych miastach, wsiach i tak dalej. Jest tu pełen rozkład imprez z podziałem na miejscowości. Bardzo fajna inicjatywa. Na stronie 31 mamy kolejne wspomnienie o zbliżającym się 28. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem, co to się będzie działo w Międzyrzecu Podlaskim.
Mieliśmy niedawno święto Trzech Króli. Pan Ryszard Petru pewnie nie zgodziłby się co do ich ilości. Obchodzone hucznie, od jakiegoś czasu również z pochodem, orszakiem Trzech Króli. Zarówno w Radzyniu Podlaskim, jak i innych miasteczkach. O tym można również poczytać w Słowie Podlasia na stronie 30. Są tutaj informacje także opisywane już wcześniej analizowanej wspólnocie radzyńskiej, czyli murem za Hajdarem. Jest też dosyć obszerna relacja. Jest również, są dwa artykuły poświęcone Orlętom Radzyń, o tym, że mamy nowego trenera, pana Artura Bożyka, ale jest jeszcze jeden bonus w postaci wywiadu z panem Arturem Bożykiem, który znajduje się na stronie 46. Zachęcam do sięgnięcia po Słowo Podlasia. I to tak w wielkim skrócie wydarzeń naszej lokalnej prasy. Za tydzień kolejny, w najbliższym czasie czekają nas dwa wieczorki komentatorskie. Są sprawy, o których warto rozmawiać, które warto dyskutować i w które warto się włączać. To też i Państwa do tego zachęcam. Proszę, piszcie nam na stronie facebookowej, jakie tematy chcielibyście poruszyć w najbliższych audycjach, co was trapi, co was męczy, o czym warto rozmawiać. Do usłyszenia, pozdrawiam, Paweł Kot.